Justyna Małycha, pawianicy.tv. Dzień dobry. Pierwsze moje pytanie. Powiedziała Pani, że zaległe urlopy pielęgniarkom PIP nakazał niezwłocznie udzielić i mówi Pani, że je udzielono, więc skoro wcześniej ta obsada była taka sama i brakowało personelu, bo był wzywany na telefon, to czy teraz, jak jednocześnie udzielono wszystkim tym pielęgniarkom i pracownikom zaległy urlop, czy nie było zbyt małej obsady? Czy to nie spowodowało jakiegoś zagrożenia dla pracy oddziałów? Poradziliśmy sobie. Dotyczyło to, jak mówiłam, 5 pielęgniarek przy zatrudnieniu powyżej 200... Około 300, więc dotyczyło 5 pielęgniarek. I jeżeli Pani pozwoli, zaraz podam szczegóły. Więc tak naprawdę zaległości dotyczyły: jedna pielęgniarka jeden dzień, druga jeden dzień, trzecia cztery dni, czwarta pielęgniarka 7 dni i trzecia 13 dni. Także to zostało zrealizowane bez żadnego zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa. Kolejne pytanie już dotyczy wyniku finansowego. Czy na wynik dodatni spółki miał wpływ wydzierżawienie długoletnie na kilkanaście lat firmy przeprowadzającej dializę w szpitalu? Umowa z firmą o frezeniu z niezostawa. Siedmioletni czynsz z góry, przypomnę. Tak, umowa z firmą o frezeniu z nie została jeszcze podpisana. W dalszym ciągu negocjujemy warunki podpisania tej umowy. Myślę, że ona do połowy roku zostanie podpisana i w zapisach tej umowy, po podpisaniu umowy firma Fresenius ten czynsz z góry w ciągu... Czyli nie miała wpływu współpraca z... Dobrze, dziękuję. Bo kolejne moje pytanie brzmiało, mówiła Pani, że ten siedmioletni czynsz zostanie przeznaczony na wkład własny między innymi na modernizację oddziału ratunkowego, budowę lądowiska i budowę bloku operacyjnego. I powiedziała Pani podczas spotkania w Urzędzie Miasta, że pomieszczenia, w których obecnie funkcjonuje blok operacyjny, nie spełniają norm sanepidowskich i ministerialnych. Czy coś się już w tym zakresie zmieniło? W tym zakresie wystąpiliśmy w konkursie, złożyliśmy ofertę i oczekujemy na wsparcie środków unijnych. Na chirurgii się sprawdza. To znaczy się tak, to jeszcze nie sytuacja, nie doszliśmy do takiego momentu, że oddział przynosi nam wynik dodatni, ale co miesiąc mamy kosztów o około 50 tysięcy mniej. Natomiast niewątpliwie poprawiła się jakość świadczonych usług. I to mamy potwierdzone przez pacjentów wychodzących z oddziału. Jest bardzo dużo pochwał, podziękowań dla zespołu. Kolejna sprawa, Pani Prezes powiedziała, że wydzierżawienie chirurgii spółce SymaMed sprawdza się na chirurgii. Chciałabym wiedzieć, jakie wygenerowało oszczędności przez te 3 miesiące, bo powiedziała Pani, że miesięcznie to jest 50 tysięcy kosztów mniej i miało to też podnieść jakość świadczonych usług medycznych. No ja słyszałam w odpowiedzi, tak, podniosło, mamy pochwały. Ja bym chciała usłyszeć konkret, w jaki sposób to podniosło. Czy jakieś nowe zabiegi, nowe sprzęty, nowatorskie zabiegi. Jak to podniosło dzierżawa spółce SymaMed jakość świadczonych usług? Nowatorskiego sprzętu, żadnego nowego sprzętu nie ma, z tego co wiem. Na temat zabiegów jakichś innych? Wachlarz zabiegów jest wykonywany taki, jaki był do tej pory. Są pewnego typu zabiegi onkologiczne wykonywane. Niemniej, jeśli chodzi o, co dla nas jest najważniejsze, jest mało skarg. W zasadzie przez ostatnie miesiące praktycznie nie było skarg związanych z chirurgią, a jest natomiast bardzo dużo pochwał. Czyli to jest jedynym osiągnięciem, mniej skarg. To nie jest jedyne, jedno z istotnych dla zarządu PCR. Kolejny, myślę, jest bardzo istotnym fakt, że pacjenci wychodzą zadowoleni. To jest nadal temat skargi pochwał. Jest znacznie mniejsza strata. To są istotne. Dobrze. Znaczy ja powiem tak, może Państwo się odniosą. Z moich informacji wynika, że jakiś czas temu odmówiono tutaj zabiegu chirurgicznego z uwagi na to, że no nie było punktu, nie było jak tego zrobić. I też na naszym portalu pojawił się komentarz, że z chirurgii odeszły 4 pielęgniarki. Jak to zatem, czy to prawda, że z oddziału chirurgii odeszły 4 pielęgniarki i jak to się ma do poprawy jakości usług medycznych? Niestety nie mamy zielonego pojęcia, jakiej obsadzie, znaczy nie doszły do nas jako do zarządu, tak, żadne niepokojące informacje, że jest problem z obsadą pielęgniarską, że na oddziale się dzieje coś złego. Natomiast czy prawdą jest, że odeszły 4 pielęgniarki? Nie. Nie.
Dobrze. Jakby firma Symamed sama kreuje tak swoją politykę kadrową, my do tego się nie wtrącamy. Aha, czyli nie ma Pani pewności, czy mam zapytać jakby spółkę Symamed, bo Pani jakby w tę obsadę się nie, jako PCM nie... Proszę zapytać spółkę Symamed. Pozwów, tak, jest coraz więcej. To jest w tej chwili już jakoś tak lawinowo, bo praktycznie nie ma miesiąca, żeby jedno, dwie, trzy jakieś tam roszczenia pacjentów nie wpływały. To ja jeszcze uzupełniając pytanie koleżanki. Z jednej strony mamy coraz mniej skarg, a słyszę, że mamy coraz więcej pozwów. To jak to jest? Nie wszyscy ci, co skarżą, składają pozwy, czy ci, co składają pochwały, składają też pozwy? Pan by chciał odpowiedzieć. Szanowni Państwo, odpowiadając na to pytanie, to rzeczywistość wygląda w sposób następujący. Złożenie pozwu, bo mam wrażenie, że chciała Pani dowieść tego, taki tok rozumowania wprowadzić, że jeżeli jest więcej pozwów, to znaczy, że jest zła obsługa. Natomiast powiem Pani tak, odpowiedź była bardzo jasna i czytelna. Więcej pozwów nie świadczy wcale o zmniejszeniu jakości świadczonych usług, a tym bardziej o błędach lekarskich. Każdy ma prawo nie zgadzać się, czy mieć odrębne zdanie na temat medycyny i przeprowadzonych zabiegów. Co wcale nie oznacza, że sąd, jeżeli w ogóle sprawa dojdzie do tego, że uzna rację po stronie na przykład pacjenta. Każdy dzisiaj pacjent, który jest hospitalizowany po wyjściu ze szpitala, ma prawo i ma możliwość złożenia pozwu do sądu. Ja rozumiem, ale czy według pana zadowolony pacjent pójdzie do sądu z pozwem przeciwko szpitalowi? Czy zadowolony pacjent, zadowolony z usługi, z obsługi, pójdzie z pozwem do sądu? Nie, oczywiście, że nie. Natomiast pytanie jest takie, czy jego zadowolenie to jest rzecz obiektywna, czy subiektywna? Bo możemy w ten sposób dyskutować. Jeżeli ktoś jest niezadowolony, może źle, ale to nie znaczy, że ma rację. Do tego zmierzam. Jasne. Dziękuję. I jeszcze ostatnie pytanie w sprawie tej dzierżawy. Czy to prawda, że kolejna dzierżawa czeka, już niejako Panie rozmawiałyście, oddział ortopedii i ginekologii? Albo Panie, proszę wymienić oddziały, które w niedługim czasie spróbujecie zrobić tak jak, wydzierżawić tak jak w przypadku chirurgii. Wczoraj poszła informacja do związków zawodowych w temacie przygotowywania procedury konkursowej odnośnie oddziału ginekologii i neonatologii, ale na ten temat jak gdyby w tym gronie nie będziemy się wypowiadać, ponieważ nie popełnimy błędów poprzedniego konkursu, o tym będziemy rozmawiać ze związkami. Naprawdę są wykonywane dobre usługi. Tu są usługi wykonywane i świadczone naprawdę w dobrej, markowej jakości. Myślę, że te lata, kiedy w szpitalu mówiło się źle, powinny jak najszybciej się skończyć, bo z pełnym szacunkiem można powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych szpitali dzisiaj w województwie łódzkim.